Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z biografem Czesława Miłosza. W środę 19 października w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się spotkanie z Andrzejem Franaszkiem, autorem głośnej już książki Miłosz Biografia. Franaszek, redaktor Tygodnika Powszechnego, historyk literatury, krytyk literacki, w tym roku otrzymał prestiżową Nagrodę Kościelskich właśnie za biografię Czesława Miłosza. Co istotne, Franaszek to nie tylko wybitny znawca życia i twórczości polskiego noblisty, ale również partner wielu rozmów z nim, bowiem biografię zaczął pisać jeszcze za życia poety. Ja byłem po prostu studentem polonistyki, uczącym się w Krakowie oraz dziennikarzem, nadal jestem dziennikarzem Tygodnika Powszechnego i z tego powodu byłem w kontakcie z Miłoszem różnego rodzaju, przeprowadzałem na przykład różne rozmowy. W pewnym momencie wydawnictwo Znak zaproponowało mi napisanie biografii, a on się zgodził na to, co było dość ciekawe, no bo chciał, żeby powstała książka na jego temat, choć pewnie nie spodziewał się, że będę ją pisał przez 10 lat i skończę kilka lat po jego śmierci. Nie miałem właściwie wątpliwości, że nie ma sensu w żaden sposób oszukiwać czytelników. Konstruować jakiegoś wizerunku sztucznego, no takiego, jak to się mówi, pisanego na kolanach, czy hagiografii, byłoby nudne, dla mnie również. Wydaje mi się, że nie popadłem w drugą skrajność, czyli jakąś potrzebę rozliczania takiego, osądzania bohatera i wymądrzania się, co my byśmy zrobili na jego miejscu, a takich miejsc, w których musiał podejmować bardzo dramatyczne decyzje, było w jego życiu mnóstwo po prostu. Więc starałem się po prostu to pokazać i w miarę swoich możliwości zrozumieć. Spotkanie w Akademii poprowadził inny znawca twórczości Miłosza, doktor habilitowany Marek Bernacki z Katedry Literatury i Kultury Polskiej ATH. Przedstawiając gościa prowadzący spotkanie, doktor Bernacki wspomniał czasy studenckie, kiedy w czytelni Biblioteki Jagiellońskiej jego uwagę zwracał młody student polonistyki, wiecznie otoczony mnóstwem różnorakich woluminów, co Andrzej Franaszek dowcipnie skwitował. Czyli samotnie przy dużym stole otoczony książkami, no więc... Życzę Państwu również mocnych wrażeń życiowych. Przy okazji autor biografii Miłosza przypomniał, że bohater jego książki także studiował polonistykę i to prawie przez całe 2 tygodnie. Nie chciał zostać nauczycielem, co oczywiście jest frapujące, dziwną decyzją życiową i nie chciał chodzić na, przepraszam, tak to nazywał, wydział matrymonialny, koniec cytatu, więc się przeniósł na prawo. Rozmowa obu miłoszologów dotyczyła nie tylko samej książki i pracy nad nią, ale i prywatnych spotkań autora z noblistą. Oczywiście istniał olbrzymi dystans szacunku z mojej strony i świadomości tego, z kim się spotykam. Miłosz zresztą potrafił budzić taki rodzaj nieco lęku w swoich rozmówcach, powiedzmy, osobach, które się z nim spotykały. Ale był... Bo to był taki już późny, że tak powiem, Miłosz, dość stary człowiek, który miał w sobie jeszcze taką dozę czułości, łagodności, cierpliwości, jakieś zainteresowania takim trochę zwykłym światem, więc oprócz tego, że rozmawialiśmy o tematy zawodowe, powiedzmy, no czasem też się dopytywałem, na przykład, nie wiem, moje życie rodzinne, moją córkę, powiedzmy, i zapamiętałem go też właśnie jako kogoś o takim delikatnym i pełnym zainteresowania spojrzeniu. Oczywiście była także okazja do zadawania pytań, a po spotkaniu autor podpisywał książkę.